Sponsorem PGE GKS Bełchatów jest Polska Grupa Energetyczna. W tym momencie tacy prawdziwi kibice, którzy są z drużyną na dobre i na złe, na pewno będą starali się drużynę wesprzeć. Ci, którzy oceniają drużynę zawsze po wyniku i lubią narzekać, na pewno będą narzekać i lamentować. Ja jako trener i drużyna na pewno zamierzamy pracować. Ostatnio sobie może nie stwarzamy za dużo sytuacji, no ale jak już mamy, no to musimy wykorzystywać. My nie wykorzystaliśmy i skończyło tak, jak się skończyło. Boli to, że po Legii no przegrywamy kolejny mecz. Cała drużyna broni, także cała drużyna bierze odpowiedzialność za stratę bramki. Na pewno będziemy mieli w tygodniu analizę tego spotkania, także, no, także za wcześnie lubię wyciągać jakieś wnioski. No, szkoda tego meczu dzisiaj, bo moim zdaniem optycznie byliśmy lepszym zespołem, ale niestety dwa stałe fragmenty, dwie bramki tracimy i trzy punkty zostają w Kielcach. Trener uczulo na te stałe fragmenty gry, o czym już chłopaki też podkreślali. Tak, no uczula trener na te same fragmenty korony, że są, że mają wysokich graczy, że dobrze mają zawodników, którzy dobrze biją te same fragmenty, także no dzisiaj to się sprawdziło. Daliśmy się na to złapać i no szkoda. Bardzo boli. Nie mogliśmy tutaj przegrać. Przegraliśmy, co nas bardzo boli, bo wiemy, że trener nas uczula, że korona czeka tylko na stałe fragmenty gry i my tracimy dwie bramki ze tego fragmentu gry, tak nie może być. Z Legią dwie bramki powstały, fragmentach, tutaj dwie bramki powstały, nie wiem co się z nami dzieje. Korona nie grała wielkiego meczu, tak samo my też nie graliśmy dobrze, ale na pewno nie zasłużyliśmy moim zdaniem na porażkę. Oszczędzili dwie bramki, byli lepsi, musimy się uderzyć w pierś, bo teraz gramy zręczną. I te trzy bramki trzeba naprawdę punktować, bo chcą zdobyć, co zdobyliśmy przez 26 punktów, przez całą rundę, możemy zawsze właścić. Do gry w ataku też dość długo się zbierać. Ten pierwszy celny strzał wpadł dopiero po ponad godzinie gry. Tak, w pierwszej połowie szczególnie utrzymywaliśmy się przy piłce, ale to nic nie dawało. Żadnych strzałów, żadnych jakichś dorzutek konkretnych. Nie wiem co musimy poprawić na ten element, bo to nie jest przypadek, że my mamy najmniej strzelonych bramek w Ekstraklasie. Nie możemy tracić takich bramek, bo gramy z Legią, przegrywamy 3-0, dwie bramki tracimy po stałych fragmentach gry. Teraz po raz kolejny dwie bramki zostały fragmentów gry, no ręce opadają, gdzie w tygodniu trener nas uczulał i sami przede wszystkim mobilizowaliśmy się, żeby no, nie stracić w taki sposób bramek. Wiadomo, że to korona Kielce, można powiedzieć jej taki konik, te stałe fragmenty gry, Paweł Goloński bije super piłki, no ale my troszeczkę no, zachowujemy się jak juniorzy, że zbyt łatwo oddajemy krycie, nie wiem, brak koncentracji, no nie mam pojęcia, no, dostajemy 2-0 do przerwy i tak na dobrą sprawę mobilizujemy się w przerwie, ta gra niby po przerwie lepiej wygląda, nie wiem, z mojej perspektywy to wyglądało, że powinna być jednastka, bo ręka była moim zdaniem ewidentna. Inaczej było, może gdyby Bartek trafił, no teraz można gdybać, tak? Ostatnio sobie może nie stwarzamy za dużo sytuacji, no ale jak już mamy, no to musimy wykorzystywać. My nie wykorzystaliśmy i skończyło tak, jak się skończyło. Boli to, że po Legii no, przegrywamy kolejny mecz i tak na dobrą sprawę to, co sobie wypracowaliśmy przez tą pierwszą rundę, no teraz rozstwaniamy i to boli najbardziej, także no, musimy się wziąć w garść i przede wszystkim wyjść, zaorać boisko w sobotę z Łęczną. Punkty muszą zostać u nas, nie ma innej opcji, także pełna mobilizacja, analiza tego spotkania dzisiejszego i gramy dalej, bo tutaj nie ma co się załamywać, ale przede wszystkim musimy wyciągnąć wnioski, bo tak grać dłużej nie możemy. My tutaj chcieliśmy dzisiaj przyjechać do Kielc z myślą walki o punkty, walki o zwycięstwo. Zdawaliśmy sobie sprawę, że to drużyna w ostatnim czasie poukładana, ale wiadomo, przed meczem każda drużyna zakłada to, że
że będzie o te punkty walczyć. Chcieliśmy też przełamać tą historię, niechlubną historię, gdzie drużyna PGE GKS Bełchatów nigdy na tym nowym stadionie Korony nie cieszyła się ze zwycięstwa i tym razem też niestety tej wiktorii nie było. Jeżeli chodzi o sam przebieg spotkania, to myślę, że tutaj muszę nawiązać do dwóch ostatnich spotkań, bo też cofnąć się do meczu z Legią. Straciliśmy w tych dwóch spotkaniach 5 bramek, 4 bramki straciliśmy po stałych fragmentach gry, po rzutach rożnych. W tamtym spotkaniu z Legią były błędy w kryciu. Zawodnicy, którzy zdobywali bramki, byli niekryci. Robiliśmy wtedy błędy w kryciu. Dzisiaj takich błędów w kryciu nie było. Było ścisłe krycie, ale na pewno w tych kluczowych sytuacjach zawodnicy, którzy kryli zawodników Korony, przegrywali pozycję w kryciu, tak bym to nazwał. I ten element na pewno dziś decyduje o tym, że w tych dwóch spotkaniach nie mamy punktów. Wcześniej ten element, jeżeli się cofnę, bynajmniej w rok 2014 od początku, kiedy nawet startowaliśmy wiosną do pierwszej ligi, ten element nie był naszym problemem. Te dwa mecze pokazały jednak, że to jest coś, co jest kluczowe w tym, że te spotkania przegraliśmy. Na pewno nie mogę odmówić swoim zawodnikom ambicji, zaangażowania. Druga połowa pokazała, że sił na pewno nam nie brakło, determinacji, ambicji. Tego nie zabrakło, ale myślę, że drużyna Korony bardzo umiejętnie się broniła. Co prawda grała nisko na własnej połowie, ale my generalnie niewiele mogliśmy zdziałać. Obrońcy Korony bardzo skutecznie wybijali piłki w pojedynkach powietrznych, czy też w sytuacjach gdzieś tam 1-1 w kryciu. Teraz to jest trudna sytuacja dla nas, bo jest końcówka sezonu, przegrywamy te dwa spotkania, zaczęła się runda rewanżowa, 0 punktów w tych dwóch meczach. Na pewno w tym momencie tacy prawdziwi kibice, którzy są z drużyną na dobre i na złe, na pewno będą starali się drużynę wesprzeć. Ci, którzy oceniają drużynę zawsze po wyniku i lubią narzekać, na pewno będą narzekać i lamentować. Ja jako trener i drużyna na pewno zamierzamy pracować. Nie kończymy sezonu, są dwa spotkania. Wracamy do Bełchatowa i w tym trudnym momencie na pewno rzucimy się w pracę i będziemy starali się wszystko zrobić, czy w następnym spotkaniu odwrócić tą złą kartę. Sponsorem PGE GKS Bełchatów jest Polska Grupa Energetyczna.